Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, w którym porozmawiamy o diamentach. Ostatnio się bardzo dużo o tym mówi. Po prostu ostatnio krążą plotki, że poza trzema rzeczami, które możemy zdobyć w skarbcu, czyli forsa, obrazy i złoto, mamy czwartą rzecz, czwarty lód i są to właśnie diamenty. I dużo z was pytało, dużo osób, czy to jest prawda, czy to jest fake, czy rzeczywiście coś takiego istnieje. Jeśli tak, to jak to wydropić, ile się z tego zarabia i tak dalej, była cała masa pytań. I właśnie w tym odcinku na te pytania wam odpowiem. Może zacznijmy od tego, czy coś takiego istnieje. I okazuje się, że tak, rzeczywiście nie jest to fake, rzeczywiście te diamenty istnieją w GTA Online, ale aktualnie wydaje mi się, że nie są do wydropienia. Możliwe, że prawdopodobieństwo dropu jest ustawione aktualnie na 0%, ale diamenty są w plikach gry, to jest w 100% potwierdzone. Zresztą jest już filmik na YouTubie u Foxy'ego, gdzie pokazuje cały ten napad z diamentami. Tylko musicie tutaj też zważyć na to, że Foxy jest moderem i on potrafi dużo właśnie takich jakichś poblokowanych rzeczy normalnie odblokować i pokazać. Już tak robił wiele razy, także u niego na kanale można zobaczyć cały napad z diamentami. Także już po tym filmie widać, że to po prostu nie jest fake, że to jest plika. Zresztą tam też wszystko było wytłumaczone. Fragmenty tego filmu będę wam pokazywał w tym odcinku. Też na dole macie link w komentarzu do pełnego materiału u Foxy'ego, także możecie sobie zobaczyć. Mi osobiście się wydaje, że to będzie działało coś na zasadzie podwójnej tygodniowej premii. Z tą różnicą, że tutaj nie będzie razy dwa na gotówkę, złoto, obrazy i tak dalej, tylko po prostu będzie możliwość zgarnięcia tych diamentów. Będzie tam jakieś prawdopodobieństwo ustawione wydropienia tych diamentów i to będzie właśnie taki tygodniowy event. I na przykład Rockstar napisze, że w tym tygodniu możecie znaleźć ciekawy łup w skarbcu, czy coś w tym stylu. Także wydaje mi się, że to będzie działało na tej zasadzie. Więc aktualnie tych diamentów nie da się wydropić. Mi się nie udało, nikomu z was, z moich widzów tutaj się nie udało. Na YouTubie też kompletnie nie widziałem żadnego materiału poza tym u Foxy'ego, no, który tutaj akurat zmodował tą misję. Myślę, że niedługo sprawa z tymi diamentami się wyjaśni. Zobaczymy, jak to będzie, ale wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna opcja to jest ta, o której wam tutaj powiedziałem w tym odcinku. Czyli to będzie taka jakby tygodniowa premia. Jeśli chodzi o zarobki, okazuje się, że na diamentach będziemy zarabiać najwięcej. Myślę, że każdy się tego spodziewał. No bo jednak z tych czterech rzeczy, no ten kruszec jest najdroższy. I tutaj potencjalna stawka wynosi 3 miliony 290 tysięcy. Ale też musicie tutaj zwrócić uwagę, że ta stawka jest bez czaszki. Z czaszką ona będzie jeszcze większa. Wydaje mi się, że będzie podchodziła nawet pod 3,5 miliona. I też co warto zauważyć, tutaj naprawdę jest niesamowity skok pieniężny. Bo ogółem na przykład między takimi obrazami a złotem jest tam kilkaset tysięcy różnicy. No w sumie tutaj teraz na ekranie widzicie te stawki. A zobaczcie, jaki jest teraz skok między złotem a diamentami. Jest o wiele większy. Także diamenty mają tą wartość naprawdę bardzo dużą. Fajnie będzie można na tym zarobić. Oczywiście napad wygląda tak samo, czyli te same przygotowania. Musicie wybrać wejście, wyjście. Tutaj się w sumie nic nie zmienia. Bardzo ważna rzecz to też czas zbierania tego łupu. Przypominam, że aktualnie gotówkę zbieramy najdłużej, najszybciej obrazy, a po środku jest złoto. Z diamentami okazuje się, że będzie to łup, który będziemy zbierać najdłużej. Będziemy zbierać jeszcze wolniej od samej gotówki. Tam jest około 5 sekund różnicy. Zresztą tutaj teraz na ekranie widzicie porównanie, kiedy zabierałem gotówkę. No i też tutaj widzicie fragment z filmiku Foxy'ego, jak on tutaj te diamenty podnosił. Także w dwie osoby będzie ciężko cały skarbiec wyczyścić, nawet bez czaszki. Także raczej diamenty będzie się bardziej opłacało robić w trzy osoby. Jeszcze tym bardziej biorąc pod uwagę oczywiście tutaj ten potencjalny łup, który możemy zdobyć. No i w sumie tyle informacji. Aktualnie wiemy tylko i wyłącznie to. Czyli wiemy, że coś takiego będzie. Na razie jeszcze nie istnieje. Nie da się czegoś takiego wydropić. No chyba, że jest jakaś szansa powiedzmy 0,001%, ale szczerze w to wątpię. Raczej to jest ustawione na zero, a będzie to dodane jako tygodniowy event. Wiemy, ile to będzie kosztować, raczej ile się będzie z tego zarabiało. Wiemy, ile to się będzie zbierało. No i w sumie tyle. Jakbym miał jakieś nowe informacje na temat diamentów, na przykład kiedy się to dokładnie pojawi, może Rockstar coś o tym wspomni, to myślę, że nagram wam na ten temat odcinek, ewentualnie wrzucę jakiś post na karty społeczności na YouTubie albo na mojego fanpage'a na Facebooku. Tam link jak coś to macie do fanpage'a w opisie, odbywają się też tam live'y, także zapraszam. No i tyle, w tym krótkim materiale informacyjnym. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję też na live'ach, na które was zapraszam. No i tyle, także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.